one-on-one with goalkeeper Stevens across the pitch for Matt Tucker. Surely Tucker to the dead ball line. Naismith still going. They're all cut back for Connor Chaplin. But a goal for Pompey. Dear Robinson to the dead ball line across the near post. Then onto his right foot, and Connor Chaplin slides it underneath the right hand of Nathan Ashmore. And Pompey are in. Cześć, ja jestem Alessandro i po około tygodniowej przerwie w nagrywaniu witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Football Managera 2016. Moi drodzy, jeżeli chodzi o same tutaj powody właśnie tej przerwy, no to niestety jak zwykle w takich przypadkach albo brak czasu, albo nie domagał sprzęt. Tym razem właśnie był to ten drugi powód. Otóż dokładnie już Wam wyjaśnię, o co chodzi. No niestety w moim wysłużonym LG-ku po prostu spaliła się matryca i zanim zdiagnozowałem usterkę, doszedłem do wniosku, czy opłacało się monitor naprawiać, czy też nie. Zanim zamówiłem sobie nowy monitor, zanim on przyszedł kurierem, no to niestety troszkę tego czasu minęło. Teraz właśnie mojego wysłużonego 22-calowego LG zastąpił nowy 24-calowy BenQ. No i naprawdę tutaj widać gołym okiem różnicę, wierzcie mi. No na pewno wielu z Was wie, o co chodzi. Monitor oczywiście w dzisiejszych czasach w rozdzielczości Full HD, no to jest oczywiście standard. Kiedyś tak nie było, ja ten mój poprzedni monitor nie miałem w rozdzielczości Full HD, tak więc no teraz oczywiście myślę, że gra będzie wyglądała dużo lepiej, ponieważ tutaj również w dużo lepszej rozdzielczości będziemy sobie nagrywać. Również oczywiście wszystkie parametry, jeżeli chodzi o ten monitor nowy, no oczywiście są dużo, dużo lepsze, no to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No na szczęście miałem jeszcze gdzieś tam w zanadrzu nagrane dwa odcinki właśnie z FM-a, jeden właśnie z kariery tej bieżącej, czyli Portsmouth, drugi z kariery Thermalicon, które jeszcze zdążyłem Wam wrzucić właśnie w przerwie, kiedy nie nagrywałem, tak więc gdzieś tam jeszcze po prostu tylko kilka dni przerwy było, nie był to cały tydzień, no ale już teraz myślę, że na stałe wracamy z kolejnymi odcinkami. No również jeszcze przychodzi mi do głowy właśnie wznowienie serii m.in. z FIFA Ultimate Team, również zastanawiam się nad wznowieniem serii z GTA, no ale oczywiście to wszystko są plany, zobaczymy jak to wszystko wypali, zatem ruszamy z kolejnym odcinkiem właśnie kariery FC Portsmouth. Może na początek rzecz jasna, jak zwykle, przypomnimy sobie, co działo się ostatnio. Ostatnio rozegraliśmy sobie spotkania w piątej rundzie FA Cup z Middlesbrough, wygrane 3-2, tutaj dwa trafienia Delphiu Neso i gol Fabio Concasa. Następnie 3-1 ograliśmy Doncaster, tutaj Concas, Peter Crouch i Gary Roberts w doliczonym czasie gry. No i również 2-0 wygraliśmy na wyjeździe po dwóch trafieniach naszego doświadczonego skrzydłowego, czyli Gary'ego Robertsa z Oxford United, 2-0. Później niestety wpadliśmy w mały dołek formy, ale tylko jeżeli chodzi o ligę, no bo przegraliśmy u siebie sensacyjnie z Port Vale 0-1. Przegraliśmy również z Bury 2-3 na wyjeździe. Bury to zespół, który broni się przed spadkiem. No my natomiast oczywiście wciąż mimo tych ostatnich dwóch słabych rezultatów zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli. No ale jeszcze zanim pokażę Wam tabelę ligową, warto również wspomnieć o meczu szóstej rundy FA Cup, gdzie trafiliśmy naprawdę źle, gdzie trafiliśmy na Everton, no i tam spisaliśmy się naprawdę wyśmienicie, osiągnęliśmy wynik, którego absolutnie się nie spodziewałem. Otóż wyobraźcie sobie, że do 77 minuty prowadziliśmy na własnym stadionie z przedstawicielem Premier League 2-0 po trafieniach Jaime i rzut karny wykorzystany przez Tomlina. No ale niestety Everton to jest tak klasowy i tak doświadczony zespół na naszym tle, że no niestety tutaj drużyna prowadzona przez Roberto Martineza wyrównała stan rywalizacji. Najpierw Romelu Lukaku, później kontra i gol Gerarda Deulofeu. No i mecz zostanie powtórzony na Goodison Park. Tam już absolutnie nie spodziewam się, że osiągniemy dobry rezultat. No oczywiście tutaj zdecydowanym absolutnie faworytem jest drużyna The Toffees. Natomiast no myślę, że to będzie ciekawa potyczka, ciekawa rywalizacja. I no, będziecie mogli to spotkanie obejrzeć jako to trzecie właśnie w dzisiejszym odcinku. No również rzecz jasna, z racji tego, że bardzo wielu piłkarzy naszego zespołu jest wypożyczonych właśnie z Everton, no to ani Ryan Lidson, ani Tyus Browning, ani kontuzjowany Conor McAllen, i nawet gdyby był zdrowy, oni również niestety nie mogą zagrać w tym spotkaniu. A natomiast na początek dwa spotkania ligowe, najpierw Southampton United na własnym terenie, później Rotherham na wyjeździe, no i jako ten trzeci mecz w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie starcie z zespołem Evertonu w szóstej rundzie FA Cup. Zatem oczywiście jeszcze obiecałem tutaj pokazać Wam tabelę, zatem proszę bardzo, tak wygląda tutaj
Na razie klasyfikacja SkyBet League One, jesteśmy na miejscu pierwszym wciąż, mimo tych ostatnich dwóch słabych rezultatów, dalej jesteśmy liderem ligi, 35 rozegranych spotkań już za nami, 21 zwycięstw, 6 remisów, 8 porażek, 69 punktów i o tylko 6 wyprzedzamy, co ciekawe, drugiego z Beniaminków, czyli Yeovil Town, tak więc tutaj, to już wspominałem w poprzednim odcinku, że tutaj Beniaminkowie rządzą właśnie w SkyBet League One, co niezwykle rzadko się zdarza, aby właśnie dwa zespoły, które dopiero co awansowały, już były na czele ligowej tabeli i to po tak wielu rozegranych spotkaniach. Również w czołówce jest tutaj trzeci z Beniaminków, czyli Oxford United, który zajmuje piąte miejsce w lidze. Natomiast no, mamy tutaj mecz zaległy do rozegrania, jest to właśnie spotkanie z 16 Southend. No i w przypadku zwycięstwa, a nie Southend, bo Southend ma 36 rozegranych kolejek. No może zobaczmy, kto ma 35, Bury. 34 ma Bradford City, tak więc chyba Bradford, tak jest, Bradford, bo pewnie Bradford ma jeszcze do rozegrania mecz z Bury, tak więc właśnie tutaj to jest nasz mecz zaległy, tak więc mamy jedno spotkanie rozegrane mniej niż wicelider tabeli z Yeovil, no ale i tak mamy na razie bezpieczne 6 punktów przewagi, no ale tutaj również jest to pewien powód do zmartwień, ponieważ no był już taki moment w tym sezonie, kiedy nad drugim zespołem w ligowej tabeli mieliśmy aż 15 oczek więcej. Natomiast no teraz musimy oczywiście zacząć wygrywać, aby tę naszą pozycję w ligowej tabeli utrzymać sobie do samego końca rozgrywek, do którego pozostało już tylko i wyłącznie w naszym przypadku 11 ligowych kolejek, tak więc no musimy wziąć się ostro za siebie. Na razie wciąż nasi piłkarze najlepsi pod względem ocen indywidualnych w całej lidze. Lee Tomlin 8,03, to jest jego średnia ocena. Fabio Concas 8,0, Ryan Leeson 7,80. No i mimo, że naszych zawodników nie ma ani w klasyfikacji strzelców, ani w klasyfikacji najlepszych asystentów, oczywiście mówię tutaj o czołówce, no to wciąż, no tutaj nasi piłkarze grają najlepiej spośród wszystkich w SkyBet League One. Zatem przejdźmy sobie do pierwszego dzisiejszego starcia meczu Southend United. Zerknijmy jeszcze, jak tutaj grają nasi rywale główni do pierwszego miejsca w tabeli. Yeovil gra z Birmingham, natomiast kto tam był trzeci, czy Walsall? Nie, Crew Alexandra, czyli trzeci zespół ligowej tabeli, gra u siebie z Peterborough, tak więc no myślę, że te zespoły nie pogubią punktów, tak więc warto by było również starcie przeciwko Southend wygrać. No spójrzmy, aż 15 tysięcy ludzi ponad przyszło dzisiaj na Fratton Park, aby obejrzeć to spotkanie, tak więc myślę, że no tutaj ten doping naszych piłkarzy będzie tutaj niósł naszych zawodników. No jak widzicie, piłkarze są dosyć wyczerpani właśnie po spotkaniu wymęczającym, naprawdę wycieńczającym z Evertonem, gdzie muszę powiedzieć, że moi piłkarze dali absolutnie wszystko z siebie, tak więc no musimy tutaj poczynić kilka zmian. Oczywiście wypoczęci są Tyus Browning i Ryan Leeson, ponieważ no oni nie mogli wystąpić jako wypożyczeni z Evertonu właśnie w tym spotkaniu. No spójrzmy, Jaime już słaba kondycja, Lee Tomlin fatalna, no Lee Tomlin na pewno nie zagra w jego miejsce, Connor Chaplin, Kyle Bennett doznał niestety urazu. No moi drodzy, to jest jakiś fatum, otóż wyobraźcie sobie, że wszyscy czterej moi skrzydłowi są kontuzjowani, zatem jedynym zdrowym zawodnikiem, jeżeli chodzi o skrzydłowych, to jest właśnie Hiszpan Jaime. I Gary Roberts, i Fabio Concas, i Conor McAlen, i niestety leczą urazy. Fabio Concas znów niestety doznał urazu, skręcenie stawu skokowego, jeszcze 9 dni do 2 tygodni będzie musiał Włoch pauzować. No a jak ważny jest to piłkarz w kadrze mojej drużyny, no chyba nie muszę nikogo specjalnie przekonywać, tak więc musimy tutaj zrobić jakąś zmianę. No Gary Robert również niestety nie może zagrać, zatem musimy chyba Conora Chaplina przesunąć na skrzydło, natomiast w miejsce Kyle'a Bennetta jako ofensywny środkowy, no chyba musi zagrać jednak ten wymęczony, wycieńczony Lee Tomlin. No wiem, że to grozi kontuzją, no ale niestety nie mam już za bardzo tutaj nawet kogo desygnować do pierwszego składu, tak więc no tutaj Lee Tomlin, no oczywiście pewnie gdzieś w granicach przerwy spotkania go zmienimy, natomiast no na razie musi on tutaj właśnie w pierwszym składzie naszego zespołu wystąpić. Natomiast na skrzydle Connor Chaplin, w ataku Nathan Delfionezo, tak więc takim składem sobie to spotkanie rozpoczniemy. Jeszcze wywalimy ze składu kontuzjowanego Kyle'a Bennetta, zastąpimy go Terem Crouchem, który już dwa razy w tym sezonie trafiał do siatki rywali, tak więc no piłkarz, przez którego miałem problemy z wrzuceniem ostatniego odcinka, ponieważ no
Muszę się szczerze przyznać, już niektórzy z Was to nawet zauważyli, że wrzuciłem sobie do filmu jego bramkę, a jest to, był to materiał z YouTube'a należący do strony UEFA TV, no i niestety zostałem tak troszkę mówiąc, kolokwialnie mówiąc, spacyfikowany właśnie ze względów na prawa, na licencję, no i musiałem tutaj szukać bramek po prostu z innych stron, takich mniej komercyjnych, tak więc tutaj właśnie bramki Petera Croucha z innych stron sprawiły, że no ten mój materiał nie został ostatecznie zablokowany, no ale musiałem wszystko od nowa renderować, wszystko od nowa wrzucać, troszeczkę to trwało, natomiast teraz sprawa jest już załatwiona i już zapamiętam sobie, aby nie wrzucać do moich filmów żadnych materiałów, kiedy na w lewym, przepraszam, w prawym górnym rogu pojawi się właśnie napis uefa.tv bądź uefa.com bądź coś w tym stylu. Zatem skład mamy ustalony, gramy tutaj mentalnością może na poziomie kontroli. Przed tym meczem ćwiczymy grę w ataku, no i mam nadzieję, że w końcu po dwóch fatalnych spotkaniach w końcu uda się wygrać mecz, ponieważ no niestety ta nasza przewaga bardzo topnieje, tak więc no warto by było dzisiejsze spotkanie z dużo niżej, co by nie mówić notowanym rywalem, bezsprzecznie wygrać. Tak więc jeszcze zobaczmy sobie na skład naszych rywali, czy jacyś znani piłkarze tutaj są, no niespecjalnie, nawet jako kibic Ligi Angielskiej, oczywiście nie taki zapalony, no ale gdzieś tam te spotkania oglądam, no nie kojarzę tych zawodników, ponieważ no są to piłkarze z niższych lig, tak więc nie mogę wam nic o nich powiedzieć, zastosujemy się do porad jednego z naszych trenerów, Marka Chamberlaina, jeżeli chodzi o instrukcje dotyczące rywali, no musimy tutaj, rzecz jasna, na skrzydłowych wymusi zagranie słabszą nogą, również na bocznych obrońcach. No i myślę, że tyle wystarczy. Agresywnie potraktujmy może jedynie dwóch środkowych pomocników i rozmowa motywacyjna. Przed tym spotkaniem oczekuję zwycięstwa. Czas przerwać kiepską serię. No może to zmotywuje. No tylko Connor Chaplin zmotywowany. Powiedzmy im jeszcze żarliwie może, że wierzę w ich umiejętności. No proszę bardzo, to całkiem fajnie podziałało. Zmotywujmy również Nathana Delfunesa, który również jest zachwycony rozmową. No i ruszamy, moi drodzy, do tego spotkania. I oczywiście mamy gorące nadzieje na to, że uda się ten mecz wygrać, ponieważ no tutaj musimy tutaj walczyć o fotel lidera Skybet League One, tak więc no bezsprzecznie przydałoby się zwycięstwo. Uwaga, teraz jest Ryan Leeson przed polem karnym, pierwsza akcja, Jaime Tomlin, jeszcze okazja, no i mamy 1-0 i pro, moi drodzy, Tyus Browning, dla którego to jest drugie dopiero trafienie w tym sezonie w barwach FC Portsmouth, trafia teraz do siatki, tak więc świetny początek w naszym wykonaniu. No i uwaga, kolejna akcja, jest Lee Tomlin, no niestety teraz źle zagrał piłkę, dobrze jednak tutaj Tyus Browning bardzo spokojnie w defensywie, no nie popełnił takiego błędu jak w którymś z meczów, gdzie podał piłkę za krótko do bramkarza. Uwaga, teraz dobrze rozgrywamy w środku pola, Lee Tomlin, jest Connor Chaplin na skrzydle, świetne zagranie do Delfunesa, ostry bardzo kąt, jeszcze jest okazja, Connor Chaplin świetnie w kierunku dalszego słupka i w szóstej minucie 2-0 prowadzimy Southend, tak więc naprawdę tutaj no moi piłkarze w dzisiejszym meczu grają by przynajmniej na początku tak jakbym tego od nich oczekiwał, tak więc w zasadzie nawet nie muszę tutaj motywować, aby ich zachęcić, ale po prostu powiedzmy im, aby się skupili, aby gdzieś tam nie wkradło się w ich głowy jakieś rozprężenie, jakieś może zlekceważenie rywala. No spójrzmy, również Millwall prowadzi z Walsall 1-0, co jest dla nas dosyć dobrą wiadomością, ponieważ tam Walsall również jest w czołówce, no a my natomiast już z dwoma żółtymi kartkami na koncie, dwa i nasi środkowi pomocnicy, czyli Ryan Leeson oraz Tommaso Bianchi z karami indywidualnymi. Uwaga, teraz ładne wybicie Lee Tomlina, świetnie tam zachował się przy rzucie rożnym, piłka do Delfunesa, już pokazuje się tam w środku któryś z naszych zawodników, jeszcze piłka do tyłu, Bianchi, jest Ward, świetnie wypatrzył Jaime, Connor Chaplin, to jest 3-0, Oldfield pokonany po raz trzeci, no i nie spodziewałem się, że mój utalentowany, ofensywny środkowy pomocnik tak dobrze zagra, przecież grając na swojej nienominalnej pozycji, czyli lewym skrzydle, jeszcze Connor Chaplin, dośrodkowanie, no i tutaj niestety nic z tej akcji nie wyszło, ale świetnie Tyus Browning wyprzedził napastnika rywali, Leeson, Tomlin, Delfunesa, Jaime, to będzie 4-0, ależ pięknie tam jeszcze zmieścił piłkę Hiszpan, no i 26 minuta i mamy już 4-0, no tutaj naprawdę gra w dzisiejszym spotkaniu, a ta, która była w poprzednich, to jest naprawdę niebo a ziemia, a tutaj przed momentem mogliście zobaczyć, że w meczu Yeovil Birmingham remis 1-1, tak więc również kolejny bardzo dla nas korzystny rezultat pada w równolegle rozgrywanym meczu w Yeovil, tak więc teraz mamy 40 minutę wciąż tutaj
prowadzimy bardzo pewnie 4-0, no i tak de facto tylko jakiś totalny kataklizm mógłby nas tutaj pozbawić w tym meczu 3 punktów, również tutaj podwyższa swoje prowadzenie Millwall w meczu z Walsall, tak więc no tutaj napływają również z innych stadionów dla nas bardzo dobre informacje. No i tutaj, moi drodzy, jeszcze żółta kartka, przed przerwą ukarany Koker, no i do przerwy tutaj 4-0, bardzo dobry wynik, spójrzmy wszyscy jako w piłkarze wyglądających na spokojnych bądź pewnych siebie, tak więc naprawdę mogę być zadowolony, no ale ja jak zwykle w takich przypadkach powiem moim piłkarzom, że nie wolno odpuszczać, no spójrzmy tutaj aż 3 piłkarzy źle zareagowało na rozmowę, no ale większość mimo wszystko dobrze tutaj zareagowali, tak więc no mimo wszystko kosztem tych 3 zawodników warto było tutaj zmotywować pozostałych moich piłkarzy, no oczywiście mógłbym ich pochwalić, że grają świetnie i tak dalej, ale bardzo często w takich przypadkach, uwaga, teraz jest okazja, no i 1-4, pierwsza akcja w drugiej połowie, no i Southend zdobywa gola na 4-1, tak więc no jedno jest pewne, nie będziemy mieli w tym meczu czystego kąta. No i spójrzmy, Yeovil niestety prowadzi z Birmingham, natomiast tutaj nasz przeciwnik atakuje, jeszcze Bruno Wilson, jest Hewitt, dobre rozegranie, O'Neill na skrzydle, jeszcze Hewitt do Walsworta, ten do Bliffa, Bliff, no i przepuszcza piłkę Jake King po raz drugi, no i proszę bardzo, mamy już 51 minutę i z 4-0 zrobiło się nagle 4-2, tak więc no musimy coś tutaj powiedzieć naszym zawodnikom, że nie mogą tak łatwo dawać się ogrywać, skupcie się, pokażcie więcej zaangażowania, no może to zadziała, no bo naprawdę tutaj z tym zaangażowaniem w tej drugiej połowie jest dosyć kiepsko, mimo że tutaj wielu z zawodników udało się zmotywować, aby tutaj się skupili, aby nie odpuszczali, no to mimo wszystko tutaj straciliśmy dosyć szybko za sprawą Jacoba Bliffa 2 gole, no i tutaj jeszcze oczywiście Lee Tomlin prosi o zmianę, ponieważ jest już wyczerpany, tak więc no pozostaje mi tylko i wyłącznie zlitować się nad naszym ofensywnym środkowym pomocnikiem, no i zastosować zmianę, tak więc może zrobimy tak, nie będziemy wpuszczali Adama Maya, tylko wpuścimy Masona Bennetta, który jest piłkarzem dosyć szybkim, na skrzydło, natomiast tutaj Connor Chaplin zajmie miejsce na swojej nominalnej pozycji, czyli jako ofensywny środkowy pomocnik. Tak więc na razie tylko ta jedna zmiana i były zawodnik Yeovil, Mason Bennett na murawie. Uwaga, teraz jest okazja. Dobrze, teraz Jake Keane. No tutaj nie miał prawa absolutnie źle zachować się w tej sytuacji. Oj, ależ teraz zaryzykował. Były bramkarz Norwich, teraz dobrze Delfioneso przejął piłkę, Connor Chaplin, jest jeszcze nasz zawodnik Chaplin, uderzenie, no i Oldfield broni, no naprawdę ładnie, to tam uwolnił się od opieki obrońcy, Connor Chaplin uderzył z lewej nogi, no ale jego strzał niestety został tutaj zablokowany przez zawodnika bramkarza Southend, tak więc tutaj jak widzieliście już 3-1 niestety prowadzi Yeovil z Birmingham, no a my tutaj przeszykujemy może kolejną zmianę, Peter Crouch w miejsce Nathana Delfioneso, no niezły występ dzisiaj naszego środkowego napastnika wypożyczonego z Blackburn, 2 asysty w dzisiejszym spotkaniu, no nie strzelił co prawda gola, no ale walnie przyczynił się dzisiaj do naszego, mimo wszystko już mogę chyba to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu, jeszcze może Diakite na ostatnie minuty w miejsce Biankiego, tutaj Włoch również już myślę, że zasługuje na odpoczynek, również Jaime, bardzo słaba kondycja, również Matthew Clark, no ale oni muszą tutaj wytrzymać do końca meczu, ponieważ no mamy już wykorzystany limit 3 zmian, no ale już niebawem arbiter zakończy to spotkanie, jeszcze Oldfield wznawia, no i to jest ostatni gwizdek, 4-2 na Fratton Park po fantastycznej pierwszej, no i takiej powiedzmy sobie przeciętnej drugiej połowie, jednak wygrywamy, może zobaczymy sobie jeszcze statystyki tego meczu, no proszę bardzo, które są tutaj zdecydowanie na naszą korzyść pod każdym względem, tak więc no nie mieli tutaj prawa zawodnicy Southend odebrać nam punktów, tak więc bardzo ważne, cenne zwycięstwo 4-2 w tym spotkaniu, które jeszcze bardziej tutaj umocni nas na pozycji lidera w ligowej tabeli, zatem jeszcze konferencja prasowa, którą sobie tutaj na szybko przeprowadzimy.
Jaime, prawa kibiców, zachwyt, no proszę bardzo, zatem jednak transfer Hiszpana z wolnego transferu to również, myślę, na chwilę obecną była dobra decyzja. 26-letni były skrzydłowy Saragossy, no tutaj bramka i asysta w dzisiejszym meczu, tak więc naprawdę bardzo mogę być zadowolony z jego występu. No i moi drodzy, nasze pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku już za mną i za moimi zawodnikami, natomiast my zobaczymy się już niebawem na kolejnym spotkaniu wyjazdowym, tym razem z Rotherham United. Zatem przed nami, moi drodzy, drugie spotkanie, gdzie zmierzymy się na wyjazd z Rotherham United. Jednak zanim rozegramy ten mecz, jeszcze dwie informacje dotyczące mojego klubu. Otóż dwóch moich zawodników zostało powołanych do swoich reprezentacji młodzieżowych. Pierwszym z nich oczywiście jest Ryan Leeson, powołany do reprezentacji do lat 21. No to nie jest specjalnie duża niespodzianka. No jeden z najbardziej utalentowanych, myślę, pomocników młodego pokolenia w Anglii. No bez wątpienia zasługuje na powołanie do drużyny młodzieżowej, dla którego może to być drugi występ właśnie w barwach drużyny Anglii do lat 21, natomiast w reprezentacji do lat 19 również powędrował mój wychowanek, boczny obrońca, 18-letni Kelvin Davies, no tutaj piłkarz, o którego już kilka miesięcy temu pytały się wielkie kluby Premier League, takie jak Southampton, jak chyba też był Tottenham. Wiem, że parę klubów było, które było tutaj zainteresowanych usługami mojego młodego, utalentowanego zawodnika, jednak on tutaj zdecydował się, co mnie bardzo cieszy, pozostać w moim zespole. No i teraz został powołany do reprezentacji do lat 19. No i jeszcze druga informacja, a w zasadzie spełnienie prośby, ponieważ któryś z widzów pisał mi pod jednym z odcinków, chyba pod ostatnim z Portsmouth, abym pokazał zdobywcę złotej piłki, zatem teraz sobie właśnie tego zdobywcę pokażemy. Proszę bardzo, zdobywcy nagród. To jest jeszcze tak przy okazji 11 roku za rok 2016, tak ona mniej więcej wygląda. Zatem Manuel Neuer, Van der Wiel z Chelsea, Hummel z Barcelony, Boateng, Rodriguez, Juan Mata, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Sergio Aguero, Cristiano Ronaldo i Luis Suarez. No tutaj oczywiście nazwiska absolutnie nieanonimowe, również ta ławka rezerwowych pełna wielkich gwiazd światowego futbolu, tak więc spójrzmy sobie tutaj jeszcze piłkarz roku. No tutaj nie było niespodzianki, Lionel Messi na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Kevin De Bruyne, na trzecim Luis Suarez. Tutaj jeżeli chodzi o złotą piłkę, to wszystko przedstawia się dosyć podobnie, tyle że trzecie miejsce tutaj zajął nie Suarez, a Cristiano Ronaldo, drugie Kevin De Bruyne, no a zdobywcą złotej piłki za rok 2016, co nie jest specjalnie dużą niespodzianką, został Lionel Messi. Tak więc tak to wszystko wygląda. Teraz natomiast przechodzimy do spotkania z Rotherham. Ja już pozwoliłem sobie ustalić skład na to spotkanie. No i chyba tak będę robił jednak, aby tutaj już nie tracić czasu na to przewijanie, tutaj upuszczanie piłkarzy, ustalanie sobie składu na bieżąco. Po prostu będę to robił przed, że tak się wyrażę, wejściem na antenę, żeby po prostu zaoszczędzić na czasie. Tylko krótko może jeszcze wyjaśnię zmiany względem poprzedniego spotkania Southampton. Tak więc no tutaj postanowiłem dać troszkę odpocząć Matthew Clarkowi, jego miejsce na środku obrony zajął Adam Webster, również w środku zmęczonego troszkę Bianchiego zastąpił Adam May, tutaj wrócił Gary Roberts na lewe skrzydło, mimo że jego kondycja jeszcze nie jest jakaś wyborna, no to jednak jest lepsza niż u Jaime, który tutaj przecież nie był kontuzjowany. No na swoją nominalną pozycję powrócił Connor Chaplin, jeden z bohaterów poprzedniego meczu, no i tutaj oczywiście Nathan Delfioneso bez zmian, cały czas w ataku mojego zespołu, zatem ćwiczymy sobie tutaj grę w ataku przed tym meczem, zagramy. No myślę, że kontrola to będzie dobra mentalność, którą sobie tutaj zagramy. No i tutaj gramy z zespołem, który w tym momencie zajmuje 11 pozycję w ligowej tabeli, który do strefy barażowej wcale nie traci tak dużo, bo tylko 6 punktów. Natomiast my po tym wygranym meczu z Southampton wciąż tutaj mamy 6 punktów przewagi nad Yeovil, które również wygrało swoje spotkanie. No i cały czas oczekujemy tutaj potknięcia się drugiego z Beniaminków, no i również zwycięstwa w naszym zaległym meczu, gdzie zagramy z Bradford City. Tak więc teraz tylko i wyłącznie zgłaszamy zespół i zajmiemy się teraz instrukcjami dotyczącymi rywali, a następnie już przejdziemy sobie bezpośrednio do spotkania z 11 zespołem w ligowej tabeli. Jeszcze tutaj krótkie wczytanie gry. No, między innymi tutaj zwraca uwagę obecność w pierwszym składzie naszych rywali Davida Hennena. To jest ten sam zawodnik, który przecież w zeszłym sezonie, kiedy jeszcze występowaliśmy w czwartej lidze, strzelił 18 goli właśnie dla Portsmouth. Tutaj proszę bardzo, potwierdzenie moich słów. Tak więc młody Belg teraz przebywa właśnie na wypożyczeniu w Rotherham. No i musimy tutaj oczywiście jego, jak i innych skrzydłowych przypilnować, również ofensywny środkowy pomocnik. Myślę, że będzie wymagał pressingu. Tutaj jeszcze agresywny odbiór dla
środkowych pomocników i dla bocznych obrońców wymuszanie zagrania słabszą nogą, jeszcze rozmowa motywacyjna, zagrajmy tak jak ostatnio, no myślę, że to zmotywuje, o proszę bardzo, nie za bardzo zmotywowało to moich zawodników, no ale powiemy im jeszcze, że wierzę w ich umiejętności, to zazwyczaj działa, zazwyczaj piłkarze po takich słowach są zadowoleni, tak więc przechodzimy do drugiego spotkania, tym razem gramy na wyjeździe, no i zobaczymy jak spiszemy się w meczu z zespołem Rotherham. Uwaga, bo już pierwsza akcja Nathan Del Funeso do Garego Robertsa, ten przewraca się, nie ma niestety faulu, no i tutaj gra już nam tą akcję przerywa, no i świetnie teraz Adam May, kapitalnie wyprzedził rywala, teraz piłka do Del Funeso, ten wpada w pole karne, no ale niestety Heinz bardzo łatwo odbiera mu piłkę, jest teraz Flickington, rozciągnięcie gry, Maguire, ale dobrze tutaj nasi obrońcy radzą sobie z napastnikiem Rotherham, jest tutaj Jaime, no niestety Hiszpan traci w taki troszkę newralgicznym momencie piłkę, jest David Hennen, Flickington, jest zagranie, ale świetnie Mark Little, ależ tam odciął rywala, jeszcze Maguire, dośrodkowanie, jest okazja, no ale dobrze tym razem spisał się Jake Keane, no był tam gdzie być powinien nasz bramkarz, no i na szczęście uchronił nas przed utratą gola, jeszcze faul na Del Funeso, no ale tutaj jednak gra nam tę akcję przerwała, no i z tego rzutu wolnego wiadomo, że nic ciekawego dla naszej drużyny nie będzie. No zachęćmy naszych piłkarzy, to zazwyczaj działa, no oczywiście nie musiałem tego czynić w poprzednim meczu, gdzie moi piłkarze mieli naprawdę piorunujący początek, jednak no tym razem pasowałoby tutaj troszkę wpłynąć w jakiś sposób na morale naszych zawodników. Jeszcze Shay Facey ukarany tutaj żółtym kartonikiem od arbitra, również nasz Ryan Leeson, który drugi raz z rzędu, w drugim meczu z rzędu otrzymuje żółtą kartkę, no i uwaga, bo znów atakują gospodarze. Preston North End prowadzi z Yeovil Town, bardzo dobra dla nas informacja, no ale ważne, żebyśmy teraz nie stracili gola, no i Jake Keane, Boże Święty, cóż on teraz zrobił, wypuścił piłkę wprost pod nogi Davida Hennena, no i niestety tracimy bramkę w taki głupi bardzo sposób. Przegrywamy 0-1. No ostatnio mam troszkę zastrzeżeń do postawy Jake'a Keane'a. Chyba będę musiał na jakiś czas posadzić go na ławce rezerwowych, ponieważ no tutaj w meczu poprzednim no puścił dwie bramki, przynajmniej tam przy jednej zawalił. Tutaj również po jego błędzie przegrywamy. No dobra, zmieńmy na standardową. Wiem, że to jest taktyka mniej, że to jest mentalność mniej ofensywna, natomiast no w przypadku, kiedy tutaj stracimy już drugiego gola, będziemy mogli zapomnieć o korzystnym rezultacie. No a niestety, my potrzebujemy tutaj zwycięstwa. Uwaga, teraz Jake Keane, no cóż on teraz zrobił? No dobrze się tutaj w ostatecznym rozrachunku zachował, tam popisał się refleksem na linii bramkowej, no ale powinien absolutnie wyjść do tej piłki, no a nasz goalkeeper tego nie zrobił, nie wiedzieć czemu. No tutaj spójrzmy, świetnie gra Mark Little, no ale to jest w zasadzie jedyny zawodnik w tej pierwszej połowie w moim zespole, którego mogę pochwalić, który tutaj gra na swoim wysokim poziomie. No i Yeovil niestety już wyrównało w meczu z Preston, tak więc no oczywiście musimy tutaj agresywnie, chcę zobaczyć inną grę w waszym wykonaniu, no spójrzmy, podziałało to na moich zawodników świetnie, jak podziała tutaj na boisku, wiecie co, może zastosujemy sobie jednak ofensywną mentalność, taka mentalność no już często działała przecież w poprzednich meczach, przecież to dzięki takiemu nastawieniu właśnie tutaj zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli. Uwaga, teraz dobrze odbiera piłkę Tyus Browning, jeszcze próbuje ją wyprowadzić Adam May, no ale niestety nie za bardzo miał do kogo podać, musiał wybijać piłkę na out, poza linię boczną. No i jeszcze faul Conora Chaplina, na szczęście bez konsekwencji, no wciąż przegrywamy z Rotherham, no i musimy tutaj szukać jakichś sposobów na wyrównanie stanu meczu, może szybkie centry i wprowadzenie Croucha, no nie, to jeszcze byłoby myślę za wcześniej. Rajdy między obrońcami, trzymanie się pozycji, no może to sobie skasujemy, damy więcej swobody naszym zawodnikom, może to w jakiś sposób wpłynie na ich grę, ponieważ no mamy tutaj w składzie kilku naprawdę kreatywnych piłkarzy, no i uwaga, mamy out na wysokości pola karnego Rotherham, jest Jaime, jest tutaj Ryan Leeson, Ward, uwaga, jest zamieszanie, no i Gary Roberts, jest bramka 1-1, no i piłkarz, który tutaj ma urodziny, jak tutaj mogliście przeczytać, no swoje tutaj 33 urodziny, strzela bramkę w meczu z Rotherham, która daje nam wyrównanie, no i tutaj Preston również zdobywa gola w meczu z Yeovil, kolejna fantastyczna informacja, natomiast no my wciąż tutaj będziemy dążyli do końca tego meczu do zwycięstwa. No Nathan Del Funeso, kolejny słaby występ tego piłkarza, no może poprzedni występ nie był słaby, no ale był mimo wszystko słabo widoczny, wychowanek Aston Villa, no i również nie robił tego, za co jest przecież rozliczany, czyli nie strzelił żadnego gola, no i w jego miejsce Peter Crouch, zagrajemy sobie tutaj już na szybkie centry,
Podania w pole karne, aha nie, no jak podania w pole karne, to nie szybkie centry, no mieszane dośrodkowanie, nie będziemy dawali tutaj ani kąśliwych, ani miękkich, tak więc zostawimy sobie tak jak jest, no i tutaj zobaczymy, czy moi zawodnicy będą tutaj w stanie jeszcze w tych ostatnich minutach przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Jeszcze mamy dwie zmiany, Bianchi za, no proszę bardzo, Jaime już bardzo słabo, no ale nie mamy skrzydłowego, żeby zmienić, za Ryana Lidsona Bianchi, Adam May, mimo że ma na koncie żółtą kartkę, na razie pozostanie na placu gry. No ale w sumie Ryan Lidson również ma żółtą kartkę na koncie. Ostatnie minuty tego meczu. Jeszcze tutaj przyjmy do przodu. I jeszcze myślę, że zastosuję tutaj polecenia, które również czasami mi doradzacie, które mówicie, że czasem po prostu działają. Czyli gramy na aferę. No i cóż... Tyle myślę, że wystarczy. Gra na największym ryzyku. No nie ma tutaj nawet czegoś takiego. Dobra, zatem ostatnie minuty tego meczu. No wszystko wskazuje na to, że jednak będzie remis. No ale jeszcze poczekajmy. Może jeszcze coś się tutaj wydarzy. 10 sekund tylko do końca. Jeszcze Tyus Browning przejął. Zagrał do Jaime. Ten opanował piłkę do Petera Croucha. No niestety już nic się w tym meczu nie wydarzyło. Na New York Stadium remisujemy 1-1 z Rotherham. No ale mimo wszystko nie jest to zły rezultat. Patrząc na to, jaki rezultat padł w meczu. Ja oczywiście jestem głęboko rozczarowany. No jakby inaczej. Ja tutaj oczekuję od moich piłkarzy tylko zwycięstw. No spójrzmy, nie byliśmy tutaj wcale zespołem lepszym od Rotherham, tak więc ten remis wcale nie jest złym wynikiem. No i również warto zauważyć, że Yeovil przegrał z ostatnim w tabeli Preston North End 3-1. No i tutaj zespół Yeovil w tym momencie traci do nas już nie 6, a 7 punktów, tak więc no tutaj jeszcze jedno oczko zarobiliśmy tej przewagi nad drugim zespołem w ligowej tabeli, tak więc no jest nieźle. Zobaczmy jeszcze, jaką mamy przewagę nad pozostałą częścią stawki. Zatem Walsall w tym momencie traci do nas już 9 oczek, Crew Aleksandra 11, no proszę bardzo, Peterborough i Oxford już 13, tak więc no jest na razie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o tutaj naszą pozycję w ligowej tabeli. Jeszcze konferencja prasowa, no tutaj dobry występ naprawdę Marka Littla, świetny występ naszego obrońcy. No i proszę bardzo, Connor Chaplin piłkarzem meczu, no nie strzelił bramki, nie zaliczył również asysty, no ale mimo wszystko to ten piłkarz został uznany za najlepszego zawodnika tego spotkania. Jego atrybuty, które na razie nie są powalające, tutaj jak widzicie w dużej mierze idą w górę, tak więc ładnie się tutaj rozwija. Zerknijmy jeszcze, jak tutaj rozwija się nasz drugi utalentowany junior, czyli Adam May, również całkiem nieźle, również te jego atrybuty idą w górę, tak więc no na razie moi piłkarze naprawdę, ci młodzi rozwijają się świetnie, również ci doświadczeni grają na swoim wysokim poziomie, tak więc no na razie oczywiście możemy być zadowoleni jak najbardziej. Natomiast no moi drodzy, teraz czeka nas niezwykle ciężkie starcie, starcie na Goodison Park z Evertonem. No i właśnie po chwilce przerwy przeniesiemy się na stadion Evertonu. Zatem witam Was moi drodzy w trzeciej części dzisiejszego odcinka. Przed nami mecz na Goodison Park z Evertonem w ramach szóstej rundy FA Cup. No udało nam się znaleźć już w tym gronie absolutnie elitarnym, jeżeli chodzi o rozgrywki FA Cup. Szósta runda, no naprawdę dotarliśmy jak na nasze możliwości bardzo daleko. Tak więc no ewentualne tutaj wyeliminowanie Evertonu, które było bardzo blisko w pierwszym meczu, no a w tym meczu wyjazdowym no chyba byłoby wielką niespodzianką. No naprawdę tutaj sprawiłoby, że zespół Portsmouth byłby no już na pewno bardzo tutaj podskoczyłaby, myślę, nasza reputacja. Natomiast jak na razie tutaj no rzecz jasna Everton to zdecydowany faworyt tego meczu. Tak więc jeszcze zaległe spotkanie Brentford z Bury zostanie rozegrane w Skybet League One. No i spójrzmy tutaj, 38 tysięcy, prawie 39 tysięcy widzów dzisiaj zasiądzie na stadionie w Liverpoolu, na stadionie Goodison Park, na który swoją drogą ostatnio byłem na takim filmie w kinie, Creed, Powrót Legendy, film, który opowiada historię boksera, syna znanego boksera, który również związał się z zawodowym boksem. No może nie będę tutaj za bardzo zdradzał fabuły, ani tym bardziej szczegółów, aby nie zdradzić Wam po prostu, nie zepsuć Wam filmu tym, którzy chcą wybrać się do kina. Naprawdę polecam mi to nie tylko fanom boksu. No i właśnie tam była jedna z walk, która była rozegrana właśnie na stadionie Goodison Park, na stadionie Evertonu, tak więc taka mała ciekawostka właśnie przy okazji tego spotkania. Tak więc teraz
Przedstawię może skład na to spotkanie. No moi drodzy, ostatnio oczywiście mówiłem o tym, że kilku moich zawodników, takich jak Tyus Browning, jak Ryan Leadson, jak również Conor McAllen, gdyby był zdrowy, no i tak nie mogliby zagrać w tym meczu, bo są wypożyczeni właśnie z Evertonu, no i niestety nie mają możliwości gry w spotkaniu ze swoim macierzystym klubem, tak więc niestety ich musiałem tutaj wyrzucić poza kadrę meczową, natomiast w pierwszym składzie to spotkanie rozpoczną m.in. Bianchi, no i Diakite, który zaraz po spotkaniu z Rotherham odbył ze mną rozmowę odnośnie jego występu w pierwszym składzie. Tutaj na razie stwierdziłem, że może grać, ale jako rezerwowy. On nie za bardzo się z tym zgadzał, no ale kiedy mówiłem, że chcę go po prostu sprzedać, no to on troszkę zmienił swoje nastawienie. Powiedział, ok, w porządku, ja poczekam na swoją szansę, przyłożę się do treningów. No nie ma się co dziwić, że to nie jest jakiś piłkarz podstawowy. No on jest tutaj nominalnie defensywnym pomocnikiem, a ja raczej defensywnego pomocnika nie korzystam. Tak więc on tutaj gra jako pomocnik odbierający piłkę. No potrzebowałem właśnie w zespole takiego silnego zawodnika, z całkiem dobrym kryciem, z niezłym na przykład odbiorem, również z dobrą siłą, właśnie z tymi atrybutami fizycznymi, no i że nadarzyła się okazja pozyskania tego piłkarza za darmo, no i oczywiście z tej okazji skorzystałem, no a że nie gra ten piłkarz często w pierwszym składzie, no niestety wszyscy piłkarze w pierwszym składzie regularnie grać nie mogą, mam tylko 11 miejsc, tak więc no nic tutaj poradzić na to nie mogę, zatem tutaj oczywiście jeszcze Gary Roberts zmienił prawą flankę na zmienił lewą flankę na prawą. Lee Tomlin powrócił do pierwszego składu na lewe skrzydło, powędrował Connor Chaplin, no a wyrzuciłem sobie tutaj na ławkę Hiszpana Jaime, ponieważ no, jego kondycja jest już bardzo słaba, również wraca powoli do zdrowia Fabio Concas, to również jest dobra informacja, no ale niestety w meczu z Evertonem jeszcze zagrać nie może, no i w ataku Nathan Del Funesto, który nawet jak nie strzela bramek, to asystuje, no i mimo wszystko sądzę, że jest to najlepszy na chwilę obecną napastnik w mojej drużynie, tak więc takim składem sobie to spotkanie rozegramy, no wciąż Jake Keane w bramce, który mimo wszystko myślę, że troszkę ostatnio popełniał błędy, na wciąż jest lepszym goalkeeperem niż mój doświadczony 33-letni Irlandczyk Brian Murphy, który rada chwila prawdopodobnie pozostanie naszym trenerem bramkarzy w zespole. To się pewnie stanie po zakończeniu tego sezonu, tak więc takim składem sobie na to spotkanie wyjdziemy. No jeszcze biłem się z myślami, czy zastosować sobie tutaj mentalność standardową, czy kontratak, no ale jednak postawiłem na standardową i grę w obronie, jeżeli chodzi o przygotowania przed tym meczem. No i rozpoczynamy spotkanie, no bez wątpienia dla nas najtrudniejsze, trudniejszym przeciwnikiem, jakim przyszło mi się zmierzyć w roli menedżera Portsmouth, no tutaj oczywiście świadczą o tym między innymi dwa fakty. Pierwszy jest taki, że tutaj Everton to jest murowany faworyt do zwycięstwa. Drugi fakt jest taki, no że Romelu Lukaku, napastnik Evertonu, to jest na razie najlepszy strzelec całego FA Cup, tak więc jeszcze tutaj instrukcja. O, proszę bardzo, Romelu Lukaku nie zagra w tym meczu, proszę bardzo, no nawet nie spodziewałem się, nawet nie przeglądałem sobie składu moich dzisiejszych rywali. Wcale nie obecność, wcale nie koncentruje się na tym meczu. Peter Crouch nie zagrał dzisiaj w składzie, przydał mu się trochę odpoczynku. No nie będę tutaj oczywiście mówił, że moi zawodnicy są słabi albo coś w tym stylu, no ale i tak skład zespołu The Toffees, no tutaj roi się od bardzo doświadczonych zawodników, oczywiście piłkarzy, którzy są, no niektórzy z nich nawet gwiazdami Premier League. No spójrzmy, Coleman, Jagielka, Galloway, Leighton Baines, Tom Cleverley, Mario Pasalic wypożyczony z Chelsea, Miralas, Ross Barkley, Gerard Deulofeu, Marcus Berg i w bramce Tataru Sanu. No to jest naprawdę bardzo silna jedenastka, no piekielnie silna, zdecydowanie silniejsza od tej, którą rzecz jasna ja mam do dyspozycji, tak więc no faworyt niby jest jeden, no ale jak tutaj to wszystko się rozstrzygnie w tym spotkaniu, no o tym przekonamy się myślę za kilka dosłownie minut, ponieważ no myślę, że w tym meczu nie będzie zbyt wiele akcji, zwłaszcza po naszej stronie, no i jeżeli chcemy zrobić cokolwiek w tym meczu, no to musimy przede wszystkim tutaj zagrać na luzie, bo tak mam zamiar powiedzieć moim zawodnikom, no to niestety niezbyt ich zmotywowało, a myślałem, że będą wyluzowani, że coś w tym stylu. No proszę bardzo, już tutaj całkiem fajnie z motywacją, jeżeli chodzi o te rozmowy dla poszczególnych formacji. Tak więc rozpoczynamy to starcie. Goodison Park, 39 tysięcy widzów, no i w Jaskini 2 gramy z Evertonem w szóstej rundzie FA Cup. No i uwaga, bo już pierwsza akcja, zobaczymy, czy to będzie akcja nasza, czy gospodarzy. No niestety Everton, Marcus Berg, odbieramy piłkę, jeszcze Szwed, tutaj Miralas, przy nim blisko ustawiony Ward, dośrodkowanie, to niestety kończy się golem Markusa Berga. No tam bardzo bierna postawa moich obrońców i Szwed trafia do siatki na 1-0, już w czwartej minucie tracimy bramkę. No tak więc
pokażmy więcej zaangażowania. Już na początku meczu, no niestety tam bardzo bierna postawa moich defensorów sprawiła, że bardzo szybko tutaj drużyna The Toffees zdobyła gola. Uwaga, teraz 2-0. Kto tam trafia? Galloway, tak jest. Brendan Galloway, 13 minuta, 2-0. No tutaj niestety bardzo szybkie dwa ciosy zadane naszemu zespołowi. No i wszystko wskazuje na to, że no niestety nie mamy tutaj oczywiście co szukać. No ja się oczywiście tego spodziewałem, tutaj nie było żadnych wątpliwości, że na chwilę obecną, no jeszcze zespołom z Premier League ustępujemy dosyć znacznie, tak więc myślę, że kolejne gole to będzie kwestia czasu. Deulofeu, 3-0. No cóż tutaj zrobił Little, patrzył się tylko po prostu jak filigranowy zawodnik, wychowanek słynnej La Masi w Barcelonie. Tutaj wbija nam trzeciego gola, no i niestety w tym momencie już przegrywamy 0-3. No zagrajmy sobie już kontratak, no bo nie chciałbym tutaj stracić kolejnych goli. Skupcie się po prostu, no bo na razie z tym skupieniem jest dosyć słabo. Spójrzmy, Matthew Clark, Adam Webster, Mark Little, Steven Ward, no ich oceny tutaj naprawdę bardzo niskie. No Samba Diaki te o dziwo oraz Tommaso Bianchi jako taki poziom jeszcze trzymają, również Connor Chaplin. No cała reszta beznadziejnie niestety. Tak więc no mogę już chyba po pierwszym meczu powiedzieć, że tutaj no oczywiście już wypadamy z Pucharu Anglii, no nie ma najmniejszych wątpliwości, że trzech bramek w meczu na wyjeździe z Evertonem to my na pewno nie odrobimy. No ale poczekajmy jeszcze tutaj, wszyscy piłkarze zmotywowani w przerwie. Czy to przyniesie jakiś skutek w postaci chociażby jednej bramki, no zobaczymy w drugiej części tego meczu. Jak na razie tutaj początek taki dosyć niemrawy. Te krótkie podania, gra oczywiście od razu zakończyła nam tę akcję. No i kolejna sytuacja Evertonu, proszę bardzo, Coleman, gdzie są w ogóle moi obrońcy? No ale teraz świetnie jeszcze Jake Keane interweniował w tej sytuacji, no i to sprawiło, że nie straciliśmy gola. Uwaga, może teraz Connor Chaplin, Gary Roberts, jeszcze dobrze Tatarusanu broni. To była pierwsza taka w zasadzie warta uwagi ofensywna akcja naszej drużyny w tym spotkaniu. No bardzo słabo Matthew Clark, nie wiem dlaczego, przecież to jest naprawdę znakomity obrońca. Jeszcze tutaj David Moyes tutaj dokonuje zmian w zespole Evertonu. My natomiast również sobie może jakieś zmiany wprowadzimy. Może Mason Bennett w miejsce Delfunezo. No i kogo ewentualnie jeszcze? No ani Konka, ani Heimer raczej nie pojawią się dzisiaj na boisku. Może Enda Stevens w miejsce słabo grającego dzisiaj Irlandczyka Warda. Tak więc na razie te dwie zmiany. No mamy 64. minutę meczu. No oczywiście mógłbym tutaj próbować jeszcze coś zdziałać. Mógłbym próbować zagrać na przykład ofensywą albo kontrolą, ale pewnie to skończyłoby się stratą kolejnych bramek. Myślę, że to byłoby bez sensu. No jeszcze Lee Tomlin, kontuzja, musimy go zmienić. Wprowadzimy na boisko Jaime, który zajmie miejsce na lewej flance. Connor Chaplin powędruje do środka. No i limit zmian na to spotkanie mamy już wykorzystany. Każda następna ewentualna kontuzja no będzie skutkowała grą w dziesiątkę. No spójrzmy, Gary Roberts, bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. No niestety o reszcie zawodników no nie mogę tego powiedzieć, chociaż te oceny troszkę się tutaj pod koniec meczu poprawiły. No jeszcze Kevin Mirala z rzutu wolnego w mur, jeszcze Ross Barkley, no i broni tutaj tym razem Jake Keane. No trudno mieć akurat w tym meczu pretensje do naszego bramkarza, ponieważ no w zasadzie przy żadnym golu jakoś specjalnie nam tutaj gola nie zawinił. Jeszcze Connor Chaplin, ależ kapitalnie to zrobił Bennett, gol. No widzieliście co teraz zrobił Connor Chaplin, wow. No naprawdę to było znakomite, może uda mi się pokazać wam to wszystko powtórce z lepszej sytuacji, bo no może niektórzy z was tego nie widzieli, ale ta sztuczka techniczna, którą wykonał teraz mój młodziutki zawodnik, to było coś naprawdę znakomitego. Jeszcze jestem rozczarowany mimo wszystko, no ale mimo, że moi piłkarze zmotywowani, no spójrzmy, no jakąś tutaj szansę może mieliśmy, ale mimo wszystko jednak Everton wypunktował nas w pierwszych 30 minutach i to drużyna z niebieskiej części Liverpoolu zagra w kolejnej rundzie ćwierćfinale tutaj FA Cup. No i tak możemy być bardzo zadowoleni z naszej postawy w tych rozgrywkach. Szósta runda to naprawdę jak na zespół trzecioligowy całkiem dobre osiągnięcie. No tutaj ta kontuzja Lee Tomlin na szczęście niezbyt groźna, 7 dni zaledwie, zatem tutaj oczywiście powierzymy go opiece fizjoterapeuty. Everton był dobry, chyba oczywiste, że są nas lepszym, zdecydowanie lepszym i do tego poziomu aspirujemy, tak jest, tak powiemy tutaj na konferencji prasowej, jaką Lodgren może będzie zbierać kartki, nikt nie lubi przegrywać. Zagrałem poprawnie jako zespół, ale on wyróżniał się na tle pozostałych zawodników. No, Connor Chaplin asystował i to jak pięknie. No ja wam to pokażę, bo to powinno być gdzieś tutaj być widać. Ja to spróbuję puścić tą powtórkę po prostu z lepszej
kamery na przykład, no za chwilkę sobie tutaj zapauzujemy i za chwilkę zobaczymy, co zrobił Conor Chaplin, jak kapitalnie takim zwodem, takim rodem z FIFA 16. No proszę bardzo, wybierzmy sobie kamerę. Mamy tutaj reżyser, zbliżenie, nie, tutaj nic nam to nie da. No musi być to kamera, która będzie dobrze pokazywała zawodników. No myślę, że może właśnie ta reżyser będzie dobra, zobaczmy. O właśnie, to będzie ten moment, tylko... A da się przybliżyć, no oczywiście, że da się przybliżyć rolką, no ale tylko tyle. No może będzie to widać, jeszcze spróbuję puścić to w bardzo dużym zwolnieniu. Szybkość meczów na minimum. Proszę bardzo, no będzie to widać, spójrzmy. Ależ pięknie to zrobił, kapitalnie przerzucił piłkę. Conor Chaplin, no jeszcze cofnijmy sobie to. O, proszę bardzo, teraz będzie to widać. Proszę bardzo, jest podanie do Conora Chaplina. I on tutaj. O właśnie, zrobił coś takiego. Po prostu piętką przerzucił sobie piłkę obok rywala. Świetne podanie jeszcze do Masona Bennetta na granicy spalonego. Tutaj został Arbeloa, złamał linię spalonego. No i Mason Bennett trafił do siatki. No to było naprawdę wysokiej klasy, muszę wam powiedzieć. To było naprawdę znakomite. Tak więc, no to oczywiście jesteśmy, ja osobiście, mimo tej porażki, no naprawdę taki miły akcent na koniec wykonania mojego zespołu, no ale koniec końców jednak przegrywamy z Evertonem, no i żegnamy się tym samym z szóstą rundą FA Cup, żegnamy się w ogóle z tymi rozgrywkami, no natomiast dzisiejszy odcinek, no taki, powiedzmy, ze zmiennym szczęściem, najpierw dobre zwycięstwo z Southampton 4-2, później tylko i wyłącznie remis z Rotherham, no i ta porażka, niejako tutaj to oczywiście wkalkulowana z zespołem Evertonu, natomiast kolejny odcinek, spójrzmy, ile spotkań nam jeszcze pozostało do zakończenia. 10 kolejek, tak jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, a 9 kolejek. 9 kolejek do końca, zatem myślę, że gdzieś tutaj spotkamy się na meczach z Exeter, Oldham i Burnley. Potem ja sobie rozegram jeden mecz poza odcinkiem i w ostatnim odcinku tego sezonu zagramy z Coventry, Walsall oraz Peterborough. No tutaj spójrzmy, mamy tutaj do rozegrania 4 mecze u siebie i 5 meczów na wyjeździe, tak więc no musimy tutaj utrzymać tą pozycję w ligowej tabeli na samym szczycie. No myślę, że jeżeli wygramy ten zaległy mecz z Bradford, no to wszystko wskazuje na to, że jednak zwyciężymy ligę, no ale do tego jeszcze troszeczkę nam brakuje, jeszcze wciąż ta przewaga na poziomie 7 punktów nie jest jakoś specjalnie bezpieczna, tak więc będzie trzeba zdobywać punkty w kolejnych spotkaniach. Zatem bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, no i serdecznie zapraszam na odcinek kolejny, który już wkrótce pojawi się, prawdopodobnie jutro. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, na razie, cześć!